Zaniepokojony sygnałami od mieszkańców, radny Jarosław Kowalewski skierował do prezydenta miasta interpelację wskazującą, że Suwałczanom nie odpowiada lokalizacja nowej stacji kolejowej określanej jako Suwałki Południe. Radny informuje, że w opinii mieszkańców miasta najbardziej optymalnym rozwiązaniem miałoby być pozostawienie dworca kolejowego w aktualnej lokalizacji. W odpowiedzi na interpelację radnego prezydent miasta uspokaja. Aktualnie opracowywana dokumentacja przedprojektowa zakłada utrzymanie istniejącej stacji. Będą na niej dwa perony i 5 torów z dojściami podziemnymi, precyzuje prezydent. Aktualna pozostaje więc koncepcja budowy zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego w rejonie ulic Kolejowej i Utraty. Jak czytamy w odpowiedzi sporządzonej przez Czesława Renkiewicza, jedno z ostatnich pism otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury potwierdza, że po zakończeniu modernizacji istniejąca stacja nadal będzie obsługiwać pasażerów ruchu regionalnego i dalekobieżnego. Oznacza to, że utworzenie przystanku kolejowego Suwałki Południe nie spowoduje likwidacji dworca położonego blisko centrum miasta, uspokaja prezydent. Nowy przystanek ma umożliwić pasażerom korzystanie z planowanych połączeń w ruchu międzynarodowym. Pociągi będą mogły zatrzymywać się na obu stacjach, co nie pogorszy, ale przeciwnie, poprawi dostępność kolei dla mieszkańców, uważa Czesław Renkiewicz.